Naszyjniki, pierścionki, broszki, kolczyki, opaski, paski, apaszki, chusty. Jest mnóstwo dodatków, ale które są te najważniejsze? Dzisiaj przedstawię Wam, które dodatki najbardziej wpływają na moje stylizacje. Czołem! Witajcie na moim kanale, czyli Klaudia Klaudi. Ostatnio pytałam się Was na Instagramie, jaki modowy film chcielibyście u mnie zobaczyć. No i znaczna większość odpowiedziała, że brakuje Wam filmu na temat dodatków i akcesoriów, które moim zdaniem powinien mieć każdy i które najbardziej wpływają na Waszą zmianę albo elewację, wyniosą Wasz styl na wyższy level, Wasze stylizacje, same lub w połączeniu. A kim ja jestem, żeby Wam chmurkom odmawiać? Dlatego przy tym odcinku współpracuję z polską platformą Less. Hit it! Szukasz dobrych jakościowo ciuchów w przystępnej cenie? Toniesz w rzeczach, które zajmują miejsce, a przecież mogłyby zarabiać. Chciałbyś dać używanym rzeczom drugie życie i zależy Ci na ekologii? Uwierzcie, że z platformą Less to wszystko jest możliwe. Jest to w pełni bezpieczna, darmowa i polska platforma, na której możesz sprzedać albo kupić używane rzeczy. Znajdziesz tam wszystko od ubrań przez kosmetyki aż po elektronikę. A w listopadzie możesz skorzystać z jednej darmowej przesyłki. Jeżeli chcecie się o tym wszystkim przekonać na własnej skórze, to link do platformy macie w opisie. Macie tam też również linka do mojej szafy, ponieważ ja również sprzedaję tam swoje rzeczy, więc możecie sprawdzić, co się tam znalazło, może coś Wam się spodoba, albo poprzeglądać szafy innych. A teraz lecimy do naszych dodatków. Dodatki, które przedstawiam w tym filmie, w sumie nie są w żadnej konkretnej kolejności, po prostu tak mi wyszło, jak nagrywałam, więc to nie jest tak, że jedna rzecz jest ważniejsza od drugiej. Uważam, że wszystkie są na równi i wszystkie w równy sposób mają predyspozycje do tego, by zmienić, odmienić, ulepszyć Wasz styl czy konkretny outfit. Żeby dokładnie zobrazować Wam, jak te dodatki wpływają na stylizację, wybrałam 3 outfity, które będę miała za każdym razem na sobie, które moim zdaniem są takie podstawowe i większość z nas chyba powinna mieć takie rzeczy w szafie. I w ten sposób rzeczywiście zobaczymy, czy to działa i czy to Wam się podoba. Dobra, przechodzimy do numeru 1 i są to czapki, berety, nakrycia głowy. Jeżeli mnie obserwujecie od dawna albo jesteście na tym kanale, to wiecie, że ja jestem beretowym freakiem. Chyba jedynymi osobami, które bardziej kochają berety na świecie, są Francuzi. Dobra, to było bardzo stereotypowe, tak naprawdę w życiu codziennym Francuzi wcale nie noszą beretów. Moim zdaniem dobrze dobrane nakrycie głowy jest w stanie zmienić wszystko. Nawet najprostszy outfit zaczyna wyglądać dobrze, kolorowo i jakbyście spędzili więcej czasu nad wybieraniem go. Ja oczywiście polecam Wam kolorowe berety, bo to jest moja miłość, ale tak samo na przykład uwielbiam takie czapki, listonoszki, które ostatnio stały się bardzo modne, więc jeżeli jeszcze nie macie żadnego nakrycia głowy, nie mówię o czapkach, które służą w zimie po to, aby Wam nie odmarzły uszy. Mówię o takich nakryciach głowy, które są z zamysłu do stylizacji modowej. Polecam, abyście się zaopatrzyli, naprawdę. Numer 2, okulary przeciwsłoneczne. Okulary przeciwsłoneczne ma chyba każdy, oczywiście nie tylko ze względów modowych, ale także po to, by po prostu chronić nasze oczy przed ostrym słońcem. Ale jest to taki dodatek, który od razu sprawia, że każda stylizacja wygląda jak milion dolarów, jeżeli dobrze oczywiście dobierzecie okulary. Albo, tak jak w moim przypadku, bo ja również lubię szalone kolorowe okulary, sprawi, że w ogóle zaczniecie wyglądać jak ta dziwna ciotka. Czyli coś, co chyba każdy chce osiągnąć w przyszłości, tak? Być tą fajną, szaloną, bogatą ciotką. Nad bogatym jeszcze popracujemy, ale ciuchy już mam. Wybór okularów przeciwsłonecznych nie jest wcale taki prosty i oczywisty, ponieważ model okularów, kształt okularów trzeba dobierać do kształtu swojej twarzy. Nie każdemu będzie dobrze we wszystkim. Okulary przeciwsłoneczne to jest też ten dodatek, w który w większości warto zainwestować. Oczywiście trendy zmieniają się przez lata. Teraz obecnie są modne takie okulary z kolorową albo z graficzną oprawką. Wcześniej były modne mini okulary w stylu początku lat 2000, końcówki lat 90. Te trendy się zmieniają, ok, ale klasyczny wygląd okularów będzie przez lata taki sam. Więc jeżeli chcecie zainwestować w jedną dobrą rzecz, to uważam, że okulary przeciwsłoneczne to będzie to. Numer 3. Kolorowa torebka. Uważam, że kolorowa torebka jest bardziej dla mody niż wygody. Taka torebka, nawet najbardziej szary i nudny outfit, potrafi przemienić w coś przemyślanego i modnego. Ale nie musi być konkretnie kolorowa, może być też w jakimś ciekawym wzorze, albo jeżeli nie jesteście fanami torebek, to możecie również zainwestować w nerkę. Dobra, to zabrzmiało dziwnie. Raczej każdy z nas powinien mieć chociaż jedną nerkę. I taką w ciele, i taką na ciele.
Numer 4 to naszyjniki. Ja chciałam postawić na konkret. Ostatnimi czasy najbardziej modne są łańcuchy. Wracają one do łask. Częściej widzę w stylizacjach te złote niż srebrne, ale oczywiście to zależy od Waszych preferencji. Ja ostatnio kupiłam sobie całe naręcze złotych łańcuchów i przyznam szczerze, że noszę je prawie cały czas do każdej stylizacji, bo od razu sprawiają, że czuję się jak milion dolarów. Alternatywą dla łańcuchów, jeżeli nie lubicie takiej mocnej, ciężkiej biżuterii, są oczywiście drobne naszyjniki, ale polecam, by mieć ich więcej, bo rzeczywiście to również jest w zgodzie z obecnymi trendami i po prostu wygląda ładnie. Numer 5. Jeżeli były naszyjniki, to czas na kolczyki. Ja oczywiście na co dzień jestem fanką najbardziej dziwnych, wymyślnych, krzykliwych kolczyków, ale jeżeli miałabym mieć tylko jedną parę, to o dziwo wybrałabym klasyczne złote koła. Najlepiej takie małe albo średniej wielkości, duże oczywiście też, ale to w zależności jaki macie styl. Ostatnio najmodniejsze, za sprawą oczywiście stylu old money między innymi, są te złote małe koła. Jeżeli nie macie alergii, możecie mieć po prostu metalowe kolczyki, to nie jest to droga rzecz, a naprawdę zmienia oblicze każdego outfitu, zobaczcie sami zresztą. Kolejna rzecz to ciekawy pasek. Bez względu na to, czy złote, czy srebrne, czy ze sprzączką taką, czy bez sprzączki, czy może szerokie. Nie tylko ułatwiają nam życie trzymając spodnie na miejscu albo kreując wcięcie w talii, ale także potrafią naprawdę dobrze wyglądać. Tutaj na przykład jeden z moich ulubionych, gorsetowy pasek w połączeniu z długą koszulą. Sprawiedliwość dla pasków. Docencie je. Numer 7 to szerokie opaski na włosy. Znowu wracają do łask między innymi za sprawą estetyki old money, która bardzo Wam się podobała w moim ostatnim filmie. Opaski na głowę to, podobnie jak biżuteria, także naprawdę niezbędne akcesorium. Dlaczego mówię, że konkretnie szerokie opaski na głowę? No bo są lepiej widoczne i bardziej często wymyślne. Ale oczywiście, jeżeli nie lubicie szerokich opasek, wolicie te cienkie i takie u siebie macie, no to także je wykorzystajcie, to jest Wasz wybór. Numer 8 to apaszka. Jest to taki dodatek, który ma wiele zastosowań. Czy założycie apaszkę jako pasek, czy na szyję, czy na głowę jako chustka, to zawsze będzie to fajnie wyglądało. Nawet nie wiem, czy pamiętacie, ale w jednym z moich filmów na temat trików modowych z TikToka, to próbowałam z apaszki zrobić torebkę. Nie mogę co prawda dłoni w to włożyć, ale mogę trzymać tak. Schowajmy tu coś. Szminka i puder. Czy wyszłabym tak? W sensie... gorsze rzeczy w Zarze widziałam. Ja osobiście najbardziej lubię wiązać apaszki na szyję. Ale wtedy Mateusz gada mi, że wyglądam jak stewardesa. Ja w tym nie widzę problemu. Jeżeli wyglądam jak ktoś, kto jako praca podróżuje po świecie, to chyba plus. Numer 9 to kolorowe pierścionki. Ostatnio hit modowy, czy plastikowe, czy metalowe, złote, srebrne. Wybór należy do Was. Ja, szczerze mówiąc, nigdy nie przepadałam za pierścionkami, bo były dla mnie niewygodne. Trzeba było je ściągać do mycia rąk, plątały się, stukały, ale ostatnio zaczynam je doceniać, bo rzeczywiście, zwłaszcza jak jeszcze macie zrobione fajnie, kolorowo paznokcie i założycie dużo kolorowych pierścionków, wow, efekt jest niesamowity moim zdaniem. Ostatni, numer 10, to taki dodatek, ale nie dodatek. Są to perfumy. Tak wiem, pomyślicie sobie, perfumy jako dodatek modowy? Moim zdaniem tak, bo jeżeli mówimy o czymś, co sprawi, że Wasz outfit będzie postrzegany lepiej, nie wiem, jako droższy albo bardziej przemyślany, no to przecież odpowiednio dobrany zapach to jest cała tego kwintesencja. Jak opowiadałam o tym Mateuszowi, to też był sceptycznie nastawiony, ale powiedziałam mu tak. Wyobraź sobie faceta, który ma na sobie tani, stary garnitur, ale wyperfumował się i pachnie elegancko i wyrafinowanie. Od razu w umysłach obcych ludzi wartość tego garnituru będzie rosła przez to, jak on pachnie. I ja uważam, że tak samo jest z każdą inną stylizacją. Nawet jeżeli macie na sobie zwykły biały t-shirt i jeansy, to w zależności jak pachniecie, możecie zmieniać postrzeganie tego outfitu i siebie wobec innych osób. Możecie pachnieć świeżo i bardziej sportowo, albo bardziej elegancko i wyrafinowanie. Ja tutaj pokazuję Wam obecnie moje dwa ulubione perfumy. Jeden z nich nawet przygotowałam sama. Jeżeli jesteście ciekawi, czym najbardziej lubię pachnieć, to lubię takie zapachy a la kadzidła, drzewo sandałowe, lubię zapach ziemi, starej piwnicy. Wiem, że nie każdemu może to odpowiadać, ale ja bardzo lubię ciężkie, wręcz nawet męskie zapachy. To, co mogę Wam też polecić, to co ja często robię, to zamiast kupować ogromny jeden zapach za x pieniędzy, to na przykład inwestuję w próbki, bo w wielu perfumeriach możecie kupić za 5, 7, 10, 15 zł próbki jakichkolwiek perfum, jakie sobie wymarzycie. I kupuję sobie kilka takich próbek i w zależności od tego, jak się akurat czuję, to taki zapach sobie dobieram, a nie jestem przywiązana tylko do jednego zapachu codziennie.
I to by były wszystkie dodatki, które moim zdaniem są takie kluczowe i najbardziej wpływają na zmianę stylu. Oczywiście to, że w filmie mówię powinniście to mieć, albo przemyślcie zakup, albo to jest niezbędnik, nie oznacza, że macie teraz biec do sklepu i to koniecznie kupować, bo inaczej jesteście niemodni i masakra. To są tylko dodatki, które moim zdaniem wpływają najbardziej na moje stylizacje, ale przy waszym stylu może być zupełnie inaczej, albo po prostu możecie uznać, że tego nie potrzebujecie i to też jest okej. Ale chciałam podzielić się swoim zdaniem, ponieważ o nie prosiliście i mam nadzieję, że podołałam, bo zawsze jak robię takie filmy ze stylizacjami, to się boję, czy na pewno będzie wam się podobało. Bardzo proszę, komentujcie, jaki dodatek najbardziej wpływa na wasze stylizacje i bez którego nie wyobrażacie sobie życia. Sprawdźcie także link w opisie do platformy Less i do mojego profilu. Widzimy się już za tydzień, buziaki dla was. Mua, 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 mua. Pa!